dostałam ogromny automat z Fantą. Super! Kurczę, ja mam tylko kwaśną pomarańczę. Do bani. A ja mam całą fontannę. Biedactwo, Britney, zaczynaj. Myślę, że szybko sobie poradzisz. Ojej, jak ja nie chcę tego jeść. Ta pomarańcza pachnie tak, jakby się dawno zepsuła. Dobrze, usuwanie skórki zajmie mi za dużo czasu, więc podzielę ją na kawałki i będę jadła w ten sposób. Och, jaka ohyda. Chwila, mam coś w buzi. To chyba pestka z pomarańczy. O, mam pomysł. Ciekawe, czy wyrośnie mi drzewko, jeśli posadzę pestkę do ziemi. Sprawdźmy to. Najważniejsze jest, aby obficie podlać wodą. A teraz rośnij, moje drzewko, rośnij. O, rety, dziewczyny. Czy wy to widzicie? Wyhodowałam prawdziwą pomarańczę. Jak fajnie wygląda. I pachnie o wiele lepiej niż poprzednia. Ale nie zamierzam jej jeść. Lepiej zrobię świeżutki sok. Jestem pewna, że to będzie bardzo pyszne, no i zdrowe. Próbuję. O tak, miałam rację. To jest mega pyszne, smakuje mi. Mary, możesz kontynuować. Dobrze, nie mam sztućców, więc będę musiała ubrudzić palec i zepsuć mój manikir. Ale mam nadzieję, że warto. O tak, to jest niesamowite. Nawet lepsze niż myślałam. Nie mogę się oprzeć. O nie, czy ja się ubrudziłam? O, słomka, akurat mi się przyda. Ej! O tak, w ten sposób będzie o wiele łatwiej pić mi z fontanny. Ach, tak? Kto bierze rzeczy bez pytania, dostaje po nosie. O nie! Co ty zrobiłaś z moją fontanną? Nie! Tylko nie w twarz! Mój makijaż! Moja droga kiecka! Więcej nie będziesz mi zabierać słomek. Olivia, a ty dokąd? No to co, dziewczyny? Chyba teraz moja kolej. W tym ogromnym automacie jest tyle fanty, że nawet nie wiem, od czego zacząć. Aż mieni mi się w oczach. Żeby wyjąć puszkę, przyda mi się moneta. I gdzieś tu ją miałam. Okej. Trzymaj automacie. I poproszę o fioletową fantę. Ej, o co chodzi? Halo, przecież zapłaciłam. Szybko oddaj mi moją fantę. Kurczę, chyba się zaciął. Spróbuję dosięgnąć ręką. No dalej. I jeszcze troszkę. Aj! Niech mi ktoś pomoże. Utknęłam w automacie. Na pomoc! Ratunku! O nie, Olivia, jak się tam dostałaś? Nie bój się, mam pomysł, a raczej monetę. O nie, tylko nie to! O, super! Jestem na wolności i mam dwie puszki fanty. Co za szczęście. Dzięki, Britney. To dla ciebie. Wypijmy za twój super pomysł. Hurra! Wow, makaron, po prostu go uwielbiam. Nieźle, wygląda apetycznie. Pięknie, wspaniale. Dobrze, zaczynaj, Olivia. Ja pierwsza? Niech będzie. Dostałam makaron z zupki chińskiej. No to próbuję. O rany, ale twardy. Jeszcze raz. O nie, mój ząb. Chyba go złamałam. No koniec z tobą, makaronie. Sam się o to prosiłeś. A masz. Co? Serio? Nic się nie zadziało. Mam pomysł. Nie mam wrzątku, żeby zalać nim makaron. Ale i tak nie jest potrzebny, kiedy na ulicy jest odpowiednia pogoda. Kropelki deszczu? Łapię was. To bardzo dziwny sposób gotowania. Dajcie spokój. Makaron nasiąkł i teraz jest miękki. Będę mogła delektować się jego smakiem. O tak, już czuję ten wspaniały zapach. Życzcie mi smacznego. O tak, jest super. Serio? Makaron na wodzie deszczowej? Mam nadzieję, że nie ma tam dżdżownic. Wszystko zjadłam, a opakowanie zostawię, jeszcze mi się przyda. Britney, teraz ty. Wow, w porównaniu z makaronem Oliwii, mój wygląda o wiele drożej.
nie będę go jadła zwykłym widelcem, a elektrycznym. Tak jest o wiele wygodniej. Naciskasz na guzik i makaron sam się nawija. O rany, ale fajnie! A ciekawe, co będzie, jeśli jeszcze raz nacisnę guzik. Nie, nie! Po co to zrobiłaś? Aj, nie spodziewałam się takiego rozwoju wydarzeń. Wyłącz to natychmiast! Och, Olivia! Ups, przepraszam. O, mam jeszcze twój makaron. Trzymaj. Dzięki. No dobra, spróbuję. To żelki! Super! A tak przy okazji, Mary, twoja kolej. No nareszcie, bo już czekam bardzo długo. Co? Ech, oczywiście powinna mieć najdroższy makaron, ale przecież nie z prawdziwego złota. To straszne. Ani jednego jadalnego kawałeczka. Nie wierzę. Dobrze, muszę pomyśleć. O, mam pomysł. Pani stylisto, natychmiast do mnie. Hello, madam. Ta góra złota natychmiast powinna być na mnie. No problem, madam. Będę potrzebować te życiaki i tej ostrej igły. Oj, mój palec. Prawie skończyłem. O rany, fajnie. Podoba ci się Britney? No, odlotowe. A przedstawiam naszą Mary i jej nową złotą koronę. Królewskie powitanie dla wszystkich. No i co powiecie? Brawo, wyglądasz niesamowicie. To twoje honorarium. O, dziękuję, madam. Ciao. Bye, bye. Jaka piękna. Dziękuję, wiem. Dostałam słoik Nutelli. A moja Nutella jest o wiele droższa i w dodatku tęczowa. Super. Najpyszniejsza i najdroższa Nutella jest oczywiście ze złota i właśnie ja ją dostałam. Olivia, ty zaczynasz. Ekstra, bo uwielbiam czekoladową Nutellę. Co? Tylko ja dostałam całkiem pusty słoik. To przykre. Może nie jestem bogata, ale bardzo pomysłowa. Za pomocą szklanki świeżego mleka zamienię resztki kremu czekoladowego w czekoladowy pyszny koktajl. Kilka sekund i wszystko będzie gotowe. Dodaję słomkę i można próbować. Widzicie, jak fajnie to wymyśliłam? Co za pyszności! Miam, miam, miam! Normalnie szaleństwo! Chyba kropelka tam jeszcze została. Ech, no dobra, skończyłam. Britney, teraz ty. Z przyjemnością. Ale super to wygląda. Nie mogę się doczekać, kiedy spróbuję tego cudownego, drogiego kremu. O tak, tyle smaków jednocześnie. To prawdziwa uczta. Dobra, czas wziąć łyżkę i się delektować. Tylko spójrzcie, jak ekstra to wygląda. Nie, no jednak ręką nabiorę dużo więcej kremu. Co? O nie, moja ręka utknęła w słoiku. Olivia, zrób coś. No dalej, dawaj. Chociaż czekaj, zdarzało mi się coś takiego setki razy i zawsze uratowało mnie mydło. Świetnie. A teraz ciągnij, a ja przytrzymam. No dalej, mocniej. Wow, udało się. Ojej, czuję smak mydła. Haha, to całkiem zabawne. Mary, teraz twoja kolej. No nareszcie. Czas spróbować najdroższej Nutelli na świecie. O co chodzi? Ten słoik jest taki ciężki, że nie mam siły go podnieść. Wiem, co zrobię. Panie kelnerze! Proszę, panienko Mary. Daj mi tę serwetkę. Teraz nakarm mnie złotą Nutellą. Czekam. Oczywiście, panienko, chwileczkę. Jakie to jest dobre. Wolniej, nie spiesz się tak. Brawo. O, dziękuję za komplement. Ojej, no co za przystojniak. Cześć. Przecież mówiłam, żebyś to robił wolniej. Przestań, wystarczy. Mary chyba coś od ciebie chce. Co? O nie, przepraszam. Tak mi przykro. Nie wiem, jak to się stało. Muszę lecieć. Spadaj mi stąd.
Dzięki wszystkim, kto daje nam łapki w górę i subskrybuje nasz kanał. Czeka Was jeszcze mnóstwo dobrej zabawy. Do zobaczenia. Pa, pa!